Serdecznie Państwa witam. Dzisiaj mam zamiar przedstawić Państwu siódmy powód, dla którego nie jestem i nie mogę być świadkiem Jehowy. Siódmy z 40 powodów. Ten siódmy powód brzmi: Jezus jest pierwszym i ostatnim, czyli coś, co jest podważane przez świadków Jehowy i im podobne grupy. Dlaczego uważam, że Jezus jest pierwszym i ostatnim i jakie to ma dla mnie znaczenie? Znajdujemy informacje o tym, kto jest pierwszym i ostatnim w Izajasza 44, werset 6. 44 rozdział Księgi Izajasza, werset 6. Brzmi on tak. Tak mówi Pan, Król Izraelski i Jego Odkupiciel, Pan zastępów, ja jestem pierwszy i ja jestem ostatni, a oprócz mnie nie ma Boga. Tak właśnie mówi Słowo Boże, że Jahwech, Pan, Król Izraelski i Jego Odkupiciel jest pierwszym i jest ostatnim. I o tym, że to jest Pan Jezus Chrystus, dowiadujemy się z objawienia 22:13. 22:13 Księga Objawienia Jezusa Chrystusa. Objawienie 22:13 zawiera w sobie wyraźne świadectwo Słowa Bożego, które brzmi: Ja jestem Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. I kto to mówi? To mówi ten, który przyjdzie wkrótce. A zapłata moja jest ze mną, bo tak mówi 12 werset poprzedzający to oświadczenie. I to jest wyraźnie Pan Jezus Chrystus. I to, że Pan Jezus Chrystus jest pierwszym i ostatnim, jest gwarancją zbawienia. Bo On już przed założeniem świata wiedział, brał udział w przygotowaniu planu zbawienia. Już wtedy było przewidziane, że baranek zostanie złożony na doskonałą ofiarę za moje grzechy. Dlatego jest to dla mnie istotne, że Pan Jezus Chrystus jest pierwszy, ale też jest ostatni. I On jako ostatni będzie pilnował aż do końca mojego bezpieczeństwa. Dlatego ono jest oparte na Jezusie Chrystusie. Pan Jezus Chrystus jest pierwszy i ostatni. I jest gwarantem zbawienia również dla Ciebie, bo Ty jako grzesznik, jako ten, który zgrzeszyłeś, podobnie jak ja, każdy z nas na własną drogę zboczył. Każdy z nas zasługuje na wieczne potępienie w jeziorze ognia. Natomiast to, że zasługujesz na wieczne płomienie w jeziorze ognia, na karę wiecznego piekła, nie oznacza, że musi się tam znaleźć Twoja osoba, bo ja też zasłużyłem tak samo i Pan Jezus Chrystus obiecał mi niebo, dlatego że jeśli ktoś uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, a ja uwierzyłem w Pana Jezusa Chrystusa w 1990 roku w czerwcu, to jeżeli ktoś uwierzy w Pana Jezusa Chrystusa, ten jest zbawiony, uratowany od należnej mu kary piekła wiecznego, i wtedy staje się częścią Królestwa Bożego, staje się częścią nieba. Moja ojczyzna jest w niebie, skąd też Zbawiciela oczekuję, Pana Jezusa Chrystusa, który przemieni moje znikome ciało w postać podobną do uwielbionego ciała swego. I to samo może być Twoim udziałem. Pan Jezus jest pierwszy i ostatni. On jest Jahwech. On jest jedynym prawdziwym Bogiem, poza którym nie ma Zbawiciela. I właśnie dlatego, że Pan Jezus Chrystus jest pierwszy i ostatni, możesz Mu zaufać. On w całości jest w stanie dopilnować Twojego zbawienia. On nie tylko umarł na krzyżu za Ciebie, nie tylko zmartwychwstał. On również jako pierwszy brał udział w naradzie Bożej. Kto nam pójdzie, oto jestem. Poślij mnie, mamy to wyraźnie zapisane w Izajasza 6 rozdział, że wtedy Jezus Chrystus zaplanował, że przyjdzie na ziemię złożyć ofiarę za Twoje grzechy. W tych 3 godzinach ciemności na krzyżu
były włożone Twoje grzechy na Pana Jezusa Chrystusa. Tak bardzo, że aż jest powiedziane, że On stał się grzechem za Ciebie. On się stał grzechem za mnie. On się stał grzechem za każdego, który zboczył na własną drogę, czyli za każdego, który choć raz zgrzeszył. I ta doskonała ofiara Chrystusa, ta doskonała ofiara Pana Jezusa Chrystusa jest wystarczająca do zbawienia każdego. Do zbawienia każdego, nie tylko 144 tysięcy, jak uczy Towarzystwo Strażnica. To zbawienie jest nielimitowane, nieograniczone. Wszelkie próby ograniczenia doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa to jest mylne wyobrażenie, ponieważ Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. To jest Jego przeznaczenie dla każdego człowieka. Więc to, że Ty sam siebie przeznaczyłeś na zagładę przez to, że zgrzeszyłeś, to jest jedno przeznaczenie, ale to przeznaczenie możesz zmienić na Boże przeznaczenie, gdyż Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i do poznania prawdy doszli. I jeśli uwierzysz w Pana Jezusa Chrystusa, to przeznaczenie stanie się Twoim udziałem. Staniesz się częścią Królestwa Bożego. Staniesz się obywatelem nieba. Staniesz się mieszkańcem nowego niebiańskiego Jeruzalem. Będziesz miał chwałę Bożą przypisaną na zasadzie podwójnego przypisania, bo Panu Jezusowi Chrystusowi przypisano Twój grzech, a w zamian za to jest możliwe, że Tobie, jeśli będziesz pokutował, jeśli porzucisz swój grzech, jeśli zwrócisz się do Pana Jezusa, powiesz Mu: Panie Jezu, ratuj, Boże, zgrzeszyłem, bądź miłości w mnie grzesznemu, to wtedy jest możliwe, że to stanie się Twoim udziałem na podstawie doskonałej ofiary Pana Jezusa Chrystusa. Możesz być raz na zawsze nieutracalnie zbawiony, bo Pan Jezus Chrystus w całości wszystko wykonał, w całości wszystko zapłacił za Ciebie. Więc to, że Pan Jezus Chrystus jest pierwszym i ostatnim, według Słowa Bożego, uniemożliwia mi bycie świadkiem Jehowy. Nigdy nie byłem świadkiem Jehowy właśnie dlatego, że Pan Jezus Chrystus jest pierwszy i ostatni. Tak Słowo Boże mówi: nie jestem świadkiem Jehowy i nie będę świadkiem Jehowy, bo jest to niemożliwe, żeby pogodzić z nauką strażnicy Słowo Boże, które wyraźnie zaświadcza, że Pan Jezus Chrystus jest Alfa i Omega, pierwszy i ostatni, i On gwarantuje moje zbawienie aż do końca. Dziękuję Państwu za uwagę. Serdecznie zachęcam Was do czytania Biblii, Słowa Bożego. Jeśli macie życzenie, jakieś pytania, proszę pisać to w komentarzach pod filmikiem albo SMS-em na numer 739089088 lub tradycyjną pocztą na adres Czytaj Biblię, Słowo Boże, skrytka pocztowa 31 63 500 Ostrzeszów. Serdecznie zapraszam. Z Bogiem.